O 9.30 blisko 400-tonowa głowica tarczy TBM zawisła nad wykopem drugiej linii metra na budowanej stacji przy rondzie Daszyńskiego. Operacja precyzyjnego spuszczenia jej na głębokość 16 metrów do szybu startowego trwała około 2 godzin. Anna, bo takie imię na cześć księżnej Anny Mazowieckiej nosi ta tarcza, zostanie połączona z zapleczem technicznym w 90-metrowy zespół. Od maja zacznie drążyć południowy tunel do stacji Powiśle z prędkością 10 do 15 metrów na dobę. Za tydzień do kolejnego szybu zjedzie druga tarcza, Maria.